Hej, hej, witajcie. Z tej strony znowu Opera. Mam wam do pokazania, chociaż w zasadzie wiecie, czym jest Skyrim, więc raczej nie do pokazania. Pomyślałem, że nagram sobie jakiś taki w miarę luźny materiał, tak żeby posiedzieć, porozmawiać z wami, bo na to nie mam specjalnie ostatnio czasu, co? I jedyne to, kiedy się widzimy, to kiedy muszę coś nagrać z Warframe. I to dobrze powiedziane, że muszę, bo... Bo w wielu przypadkach po prostu muszę to zrobić. Bo po prostu wychodzi nowa aktualizacja. Nie trafiłem? To po co była ta animacja? No właśnie, miałem mówić, że pragnę zaznaczyć, iż w pani bebechach kryje się moja strzała, jak pani jeszcze biega. Dobra, będziemy ich próbowali załatwić sobie tam z łuku. Natomiast tak, wieża... Waltheim. Natomiast pomyślałem właśnie, że nagram dla was coś takiego w miarę luźnego, gdzie moglibyśmy się... Myślałem, że trafiam w linkę. Gdzie moglibyśmy sobie po prostu porozmawiać. Trochę mi zajmie ich chyba zabicie, co? Jezu, myślałem, że spadłem aż tam na sam dół. Dobra. Więc pomyślałem, że można by było z wami chociaż trochę porozmawiać, trochę czasu spędzić. No i właśnie to też będziemy robić. Tak przy okazji jeszcze przeszukam sobie tą komodę. Nic specjalnego, ale czasami nawet ciuchy da się sprzedać za całkiem fajne pieniądze. Idź, zabij ich, Lidia. Okej. Okay. O Jezu, robaczki, ja tam to was nie trafię. No dobra, to tam to nie mam bardzo co próbować. Ty, Lidia, to się tam... chyba się tam ruszyła. No i tak sobie tutaj przepatrzę wszystko. Lidia, jakbyś tam potrzebowała pomocy? W sumie nieważne. Trafiłem? Wydawało mi się, że chyba trafiłem. Pomyślałem sobie, że jedni chodzą po mieście i nagrywają vlogi dla swoich widzów. Ja z drugiej strony jakoś niespecjalnie jestem przekonany do tego, żeby tam biegać z kamerą po mieście i to trochę w ogóle dla mnie dziwne. Tylko, że dla mnie akurat dziwnym jest, nawet może wyciągnę tutaj miecz w razie gdyby ktokolwiek mnie zaatakował. Tylko, że dla mnie dziwnym jest robienie sobie nawet selfie tak naprawdę. Zapytacie dlaczego? Ja wiem, jakoś jestem chyba z takiego pokolenia, dla którego robienie sobie selfie jest co najmniej dziwne. W moich czasach... dobre, w moich czasach nie. Ojku. Nie no, jeszcze żyję! Ty nie żyjesz. No, co ci chodzi? I to trochę za mocno nawet powiedziane, że w moich czasach, no bo w sumie moje czasy, wasze czasy, tam nie bardzo się różnimy tak naprawdę między sobą, tylko chodzi o to, że... No, tak, już pusto oczywiście. Mój bohater jeszcze dobrze tam nie zajrzał, ale już mentalnie wiedział, że jest tam pusto. Jakby nie patrzeć, jakoś niespecjalnie jestem do tego przekonany i... Kiedy ja byłem młodszy i w zasadzie teraz jakoś to moje pokolenie jest na tyle... wstrzemięźliwe, jeżeli chodzi o robienie sobie, w cudzysłowie, selfie. Że my robiliśmy selfie jako takie tylko i wyłącznie w momencie, kiedy potrzebowaliśmy sobie gdzieś zrobić pamiątkę. Czyli jechaliśmy, powiedzmy, nie wiem, do Sandomierza jako dzieci. No i wtedy robiliśmy sobie takie, w cudzysłowie, selfie, tak? Czyli albo ktoś nam robił zdjęcie, albo my sobie robiliśmy zdjęcie prosto z łapy. To nawet miało swój sens. Więc dla mnie to takie... stalowe buty z mankietami. Trochę za duża waga, jeżeli chodzi o cenę. Zobaczmy, co mamy tutaj za książki, bo może będzie coś wartego uwagi. A może i nie. No, cześć, Lidia. Wyglądasz nieźle.
Czosnek zawsze. Część jest po angielsku, a część po polsku, to pewnie sobie zauważycie, ale to dlatego, że mam sporo modów. I to tak sporo modów, to nawet nie jest w cudzysłowie. Mam naprawdę sporo tych modów. A tam się da jakoś wejść? Da się. Co ja tutaj mam w tej skrzynce? O! Rodowy miecz Amreina. Krasnoludzki łuk. Krasnoludzki łuk bardzo lubię. Długi łuk nie bardzo. Orkowy młot bojowy zamarzania. Fuck yeah. Mało waży, da się sprzedać u alchemika. Elfie uszy? Czy to jakieś gałązki? Pewnie tak się nazywa tutejsza roślinność. Jakoś nie miałem czasu przestudiować tutejszej roślinności, ale chyba nie będzie mi to potrzebne. Odgrywam Wiesława, zabójcę, który został tutaj przysłany z pewną misją. Misji natomiast samego celu misji nie zna. Dlaczego? Dlatego, że przysłany z misją otrzymał tylko list, że wkrótce ktoś... O, proszę, łucznictwo. Że wkrótce ktoś się do niego zgłosi. Złoto, 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 złoto. Wkrótce ktoś się do niego zgłosi. Ot, i tak sobie czekamy, aż ktoś się do nas zgłosi. A po prawdzie to po prostu... O, herszt bandytów tutaj leżą. Też tak niespecjalnie cokolwiek. Coś tam magicznego, ale za 170 sprzedam to za jakieś 70. To wolałbym wziąć stalowy hełm i sprzedam go za mniej więcej tą samą cenę, a jest dużo lżejszy. Stalowa strzała, sztylet, nic specjalnego. Hunting Bow of Scourging. Dobra, niech będzie. Wciąż tu jestem. Dobrze, dobra. Robi się ciemno, więc pora by się była udać w drogę powrotną. Zatem w ramach takiego robienia selfie, kręcenia z łapy, można powiedzieć, no może spotkamy się co jakiś czas w Skyrimie. Czy może by nie? Tylko widzicie, rozgrywka w Skyrimie generalnie w moim przypadku wygląda trochę tak. Po drodze też raczej nic nie było, więc raczej nie będę tam czekał. Dajcie mi tą broń i krasnoludzki łuk. Nope. Krasnoludzki łuk. 30. Mam lepsze. A myślałem, że ten krasnoludzki łuk będzie dobry. Ale jak się nie da, to się nie da. Jako, że gram zabójcą. Albo czymś na pokór zabójcy, czyli będę dużo strzelał z łuku, dużo się skradał. I od czasu do czasu wyciągał swój zabójczy miecz. Mam nadzieję, że w końcu jakiś znajdę dobry. Mam zamiar gdzieś tam w którymś momencie zostać zabójcą wampirów. Co też może być całkiem niezłym pomysłem. No dobra, chyba nie będziemy szli całej tej drogi. Szczególnie, że tu po drodze już nic mi nie zostało. Oj. Mógłbym się też udać do Ivarsteed. Ale do Ivarsteed jeszcze kawałek. No może byśmy się spotkali na miejscu. Na razie muszę natomiast wrócić do Smoczej Przystani. O, dokładnie, gdzieś w te okolice. Bo mam tam zadanie do oddania. Nie lubię trzymać zadań specjalnie. Poza tym przydałoby się trochę golda i sprzedać trochę śmieci, awansować trochę umiejętności i tak dalej. Mam nadzieję, że jeszcze otwarte są wszystkie sklepy, co? Nie, nie bardzo. Ale Amarin jest tutaj. Hej, witaj. Mam twój miecz. Dziękuję. Mój ojciec wypracował sobie specjalną technikę walki mieczem i tarczą. Aby uczcić jego pamięć. Okej, to ja bym się chciał czegoś nauczyć. Mogę? Mogę. To się nauczę. Nie, nie jestem stąd. Dobra, mam też awans. Jak już, że już wykorzystałem te 5 punktów, to mogę sobie teraz awansować, no nie? Wcześniej nie mogłem ze względu na to, żeby nie stracić 5 punktów. Na obecną chwilę też nie bardzo wiem, co by sobie tutaj... One handed na 50, nieźle. Archery, potrzebny mi jest na 60. Lekka zbroja też gdzieś mi tam była chyba potrzebna. Na 40.
No dobra, nic mi na razie tutaj nie jest potrzebne tak naprawdę. Zresztą rozpatrzę to sobie gdzieś tam w przyszłości. Jak widzicie, mam 15 poziom dopiero. Niczego więcej nie zdołam cię już nauczyć. Niczego więcej nie zdołam. No dobra. To nie, bez łaski. Szybki zapis, bo by się przydało. Dobra, wkrótce też 15 poziom, więc to. Tylko musimy sobie poczekać, przespać by się wypadało, bo już noc nadchodzi. Dokładnie. Więc tak jak jedni będą ganiać sobie A no właśnie, bo ja bym potrzebował łoża. Zaiste niewiasto, dajżesz mi takie. Zawsze, Azalisz, dziękuję. Ot to i jest mój elf. W sumie niewiele widać. W dzień by było widać więcej. Lidia, może ty chcesz łóżko, a może byśmy tak razem chcieli łóżko? Ku spoczynku oczywiście. Moje historie mogą nie być dla was takie ciekawe, ponieważ no, granie asasynem w Skyrimie ma to do siebie, no tutaj musimy zaczekać do 10 gdzieś. Granie asasynem ma to do siebie właśnie, że no cóż. Jestem tuż za tobą. Że jest dosyć. Daj znać, jeśli będziesz jeszcze czegoś potrzebować. A żeś się odział. Witam cię. Że jest dosyć nudne. Powiedziałbym, że wręcz monotonne. Takie. Co jest ostatnio nie tak ze Skyrim? Wszystko może nie tyle nieprzyjemne, co na pewno mogłoby być dużo ciekawsze. Ale jak się nie da, to się nie da. Zresztą, pamiętajcie o tym, że jeżeli ktoś nie będzie chciał tego oglądać, to przecież nie będzie oglądał. O! I w świetle dnia mogę wam pokazać swoją postać, o ile będzie mogła ona ściągnąć w końcu ten kaptur. O ile znajdę ten kaptur, na pewno nie w broniach. Strój, kaptur mistrza tortur. O, właśnie. Jakoś by mnie tak światło może lepiej złapało. O, proszę. Zajdź do sklepu Beletora na rynku. Na pewno mamy coś dla ciebie. Także właśnie. Ambitnie zostanę łowcą wampirów. I obym nie został przez żadnego ukąszony. Kaptur mistrza mogę sobie tutaj schować. Mógłbym się też wybrać jeszcze na jakąś przygodę, co? Mógłbym... Może do Falkret? To nie jest taki zły pomysł, co? Skoro mam tutaj gdzieś jakieś przydrożne ruiny, to stamtąd wybiorę się do Falkret. Tamtejszy władca, można go tak nazwać, stwierdził, że wyśle mi list. Będziemy mogli się spotkać. Cóż to za mroczne miejsce. Lidia, czy ty tu kiedyś byłaś? God damn it. Dobra, Falkret jest niejako mi znany na trasie. Wyciągnijmy tutaj miecz, bo nigdy nie wiadomo, co może nas zaatakować. Lidia, miej się na baczności. Wilki. Gdzieś tu są wilki. W co ja się wpako... Na pewno wilki? Nie, to z deka brzmiało nawet jak smok. Cóż, na razie musimy dotrzeć do Falkred, a później będziemy się martwić tym, co jest tutaj w okolicy. Bo i przydałoby się później zwiedzić całe Falkred. Czyli całą tą okolicę będziemy jakoś obchodzić, szukając skarbów, potężnych artefaktów, dokonując sławnych czynów. Takie tam. Tu gdzieś jest też kamień. Lidia, dlaczego nie powiedziałaś mi, że idę w złą stronę? Falkred jest w drugą stronę, gdzieś tutaj. Gdzieś musimy znaleźć drogę. Jak widzicie, mój Skyrim ma całkiem sporo, może nie sporo modów, ale mam ich trochę. I chyba widzę Falkret. O ile byście chcieli kiedykolwiek, chociaż listę modów mógłbym wam wrzucić gdzieś w... na Facebooku. Jeżeli chcielibyście ją znać. Są to mody, które nie gryzą się ze sobą i tak naprawdę możecie zainstalować jeden obok drugiego. Nie będzie to żaden problem. Chyba mogę tu zeskoczyć. Co to może?
może oznaczać? Powrót smoczego dziecięcia? Kto z nas dostąpiłby tego zaszczytu? A no tak. Mam nadzieję, że to jest jakaś potęga. Hall of the Dead. Nie bardzo, sorry. Na razie zgłośmy się do tego władcy Falkret, a później zobaczymy. I znajdźmy też karczmę, w razie gdybyśmy musieli odpocząć i gdzieś spędzić noc. Cóż za mgła. Jak ci ludzie mogą tutaj żyć wśród takiej mgły? Zaraz, tutaj już jest brama wyjściowa. Ot i pewnie... O, proszę. Dobra, znalazłem. Także całą listę. Jak widzicie, też nie mam pełnego jakby spolszczenia, bo w momencie, kiedy zacząłem instalować mody, część rzeczy po prostu zrobiła się angielska. I tyle. Nie mogę wiele na to poradzić, więc będziecie musieli to jakoś znosić, że część jest po polsku, część po angielsku, ale ja też mam ku temu wytłumaczenie. Ale o tym zaraz. Jam ci Wiesław. No to będziemy mogli się przekonać, czy to, co o tobie mówią, to prawda. Tak, ciekawe co o mnie mówią. W mojej posiadłości gnieździ się grupka bandytów, z którymi łączą mnie pewne dyskretne zaszłości. Na początku odpalali mi uczciwy procent, ale nadszedł czas, żeby uporządkować sprawy. Zajmij się tym. Dobra. Dobrze. Wybij wszystkich bandytów do nogi. Nie pytam nawet, jaki jest związek, bo zabójca nie powinien tego wiedzieć tak naprawdę. Co to ma za znaczenie, kogo macie zabić, skoro płaca jest słuszna i odpowiednia? Bierzam giełki. Zabij przywódcę obozu Benelmis Tower. No, czyli wieża mgiełki. Ot i tam się też udamy. A co do sposobu, czy może konkretnie co do toku mojego myślenia, to ma się on w ten sposób, kurczę, jakoś gdzieś w tą stronę, co? A ma się on w ten sposób, że... Nie wiem, czy tędy wyjdę. To prawda, czy nie? Przebiegał tędy pies? Jak zwykli ludzie mają pokonać taką bestię? Jakiego rodzaju pies? Kowal oferuje na... W takim razie będę pilnował. Muszę mieć to, żeby nie było z tobą. Okej, to ty pilnuj drogi, a ja się psem zajmę. W swoim czasie tak naprawdę. Tam są jakieś ruiny. No, jakoś wpadnę, jak się tam dostać. Innym razem. Czy ja chociaż idę w dobrą stronę? Aha, na pewno. Opera, brawo. Brawo, jesteś po prostu geniuszem kierunków. Ale nie dziwcie mi się. W takiej mgle każdy może zgubić kierunek, ok? Więc tak. Zakładając, że polski byłby moim rodzimym językiem. Niejako, nawet w cudzysłowie, językiem elfów, tak? Który... słowiańskim językiem, który elfy znają, o, i się posługują normalnie. I jako, że gram elfem, no to znam język polski. Większość rzeczy jestem w stanie sobie przetłumaczyć, jako, że całe Cyrodiil, z którego podróżuję, jest oparte o ten język, o język wysokich elfów. Przynajmniej tak jest w lore, jeżeli chodzi o The Elder Scrolls. To skoro zakładamy, że mój bohater będzie znał bardzo dobrze polski i tylko po części... musiałbym skręcić jakoś w prawo, co? Gdzieś w tę stronę. No okej, i tak nie mam lepszej drogi. To zakładając, że mój bohater będzie znał w ten sposób bardzo dobrze język polski, możemy sobie F5 serdeczne założyć, że skoro przybywam do krainy Nordów, to powinienem znać norweski, którego gdzieś liznąłem, ale nie znam dokładnie. Więc część rzeczy nie jest mi znana w języku polskim. I przez to jest w innym języku. Dzięki temu nie tracę immersji, jeżeli chodzi o granie w Skyrim. I nie cierpi na tym w żaden sposób lore gry.
Dobra, to jest to miejsce, z którego się rozpoczęła nasza wędrówka do Falkry. To co? To tak na przestrzał pójdziemy? Możemy pójść na przestrzał. Więc jak widzicie... Dlaczego ci bandyci są martwi? Ja nie przypominam sobie, żebym kogoś tu zabił. Zresztą... Trochę nie muszę pamiętać wszystkich swoich ofiar, co? Tak jeszcze z ciekawości sprawdzę. Czaszka, pusty kufer. No to kufer pamiętam, że plądrowałem, ale kiedy już tu doszedłem, to już wszyscy byli martwi wtedy. Nie, ale dobra. Nie w tą stronę, Opera, nie w tą stronę. Odwróć się przez plecy i idź gdzieś w tamtą stronę. No to może uda nam się przejść gdzieś przez te górki. Więc tak sobie tłumaczę właśnie lore z gry. Nieważne jest, jak dobrze tłumaczymy sobie pewne rzeczy. Ważne, żeby nam one odpowiadały, bo to poprawia po prostu imersję w grze, nie? Kiedyś jeszcze robiłem tak, że do gry przygotowywałem się nieco lepiej. Tak jak widzieliście to na nagraniach z This is the Police. Czyli byłem w stanie, powiedzmy, tam trochę się przyozdobić, jeżeli chodzi o jakiegoś tam mafiozo, czy takiego detektywa lat 80. siedzieć z wami w garniturze, w koszuli, nie? Tylko dlatego... Ja tak wyciągnę, zapobiegawczo wyciągnę broń. Słyszę różne dziwactwa. Może to umysł już płata figle. Może ten las rzeczywiście jest nawiedzony. Widzę jakiś obóz przed sobą. Trochę nie w tym kierunku. Obóz później. Na razie nasz główny cel. Pozbądźmy się tych bandytów. A w drodze powrotnej będziemy mogli trochę pozwiedzać. Kiedy już mamy szybką podróż do Falkret. Więc kiedyś byłem, że tak powiem, bardziej nastawiony na tą imersję. Dzisiaj trochę nie mam czasu. Chciałem... Teraz, gdzie ja mam łuk? No właśnie. Weź to na przechowanie. Wrócę po to później. Dobrze ci zapłacę. Tylko nie zgub tego. Nie mam czasu na rozmowy. Zabiję cię, jeśli na mnie doniesiesz, albo... Dobra. Nie żartuję. Okej. Po strzale zmieniamy od razu pozycję, żeby przeciwnik nie wiedział, gdzie jesteśmy. Ciekawe, czy uda mi się zakraść do przeciwnika i zabić go w walce wręcz w ten sposób. Przeszukaj. Teraz trochę nie mam czasu właśnie na takie rzeczy. Chciałem właśnie dla was. Jakby nie patrzeć, Lidia sobie z nimi poradzi, więc... Za późno mnie trochę wykrył. Zabij, wróć do miejsca, w którym przebywa Sid... No tak. Czy ktoś tędy przebiega? Zabiję cię, jeśli będę musiała. Wspaniale. Dzięki. Ten drań mnie okradł. Ale jeszcze go złapię. No. Ludzie, co wy mnie zaczepiacie w środku walki? Czy ty, przepraszam bardzo, nie widzisz, że walczę? Nie mogłaś go, Lidia, jakoś spławić? Albo nie mogłaś mnie bronić? Czy pewnie strzelała z łuku? Co za ludzie. Trochę kamieni szlachetnych, mieszek. 30 sztuk złota na ziemi nie leży. F5 też. Trzeba co jakiś czas zapisywać. Nie wiem, jeszcze nie do końca jestem przekonany. Mogłabyś się odsunąć, Lidia? Przepraszam, halo. No. Nie jestem też przekonany, czy z modami Skyrim będzie chodził tak stabilnie, więc na razie zapisuję, powiedzmy, co przysłowiowe 5 minut.
Później może oduczę się tego, ale na razie jest to całkiem niezły nawyk. O, lockpicking. Dobra, otwieranie zamków już mi się podniosło, więc ja się bardzo cieszę. Iron sword. Teraz może przejdę tędy. I na górę. Książka. Krótka historia Imperium, która mi się w ogóle nie przyda. Też się spodziewałem, że będziemy mieli tutaj coś więcej. Okazuje się jednak, Lidia, że się nie obłowimy. Chodź dalej. Zobaczymy, co to był za obóz po drodze, to raz. Może znajdziemy tutaj coś ciekawego w okolicy. Słyszałaś o jakichś miejscach w okolicach Falkreth? Tak? O, witaj. Myślałem, że będzie chciał handlować skórami. Z przyjemnością dzisiaj nagrałbym dla was Warframe. I mam pomysł na Warframe, bo chciałem nagrać dla was film o Nezia. Natomiast, kurczę, nie mam możliwości. Ze względu na to, że dzisiaj bardzo, bardzo słabo chodzi mi internet. I dzwoniąc do człowieka, który ten internet niejako za niewielką opłatą mi oferuje, powiedział, że się temu przyjrzy. I w co nie wątpię, wcale w tej mgle nie widzę przeciwników. No, bo ona gdzieś ktoś był tutaj za mną. Idź, Lidia. Zabij ich wszystkich. Kościana zbroja. Jest coś warta, więc przydałoby się zabrać. Okej, okay, tu było po problemie. I tutaj też. Lockpick, strzały. Kościane rękawice. Zawsze wydawało mi się, że we wszystkich częściach The Elder Scrolls kościane rzeczy, kościane przedmioty były lekkie. Natomiast jeżeli chodzi o te smocze, no to wcale się nie dziwię, że są ciężką bronią, no nie, ale... Poza tym liczyłem, że będą lekką. Dlaczego zabrałem książkę? Mimo, że już mi nie dała poziomu? Ano dlatego, że jest wraz coś warta. Elfi hełm. Brakuje mi jednego moda. Część modów jeszcze w ogóle nie jest przetłumaczona jakby na język po... Znaczy, przetłumaczona teraz. Na dwa po prostu nie jest jeszcze. No tu jest całe obozowisko. Nie jest jeszcze w ogóle zaimplementowana na tą specjalną edycję. Wiedźma. Na tą wersję Skyrima jeszcze nie jest zaimplementowana. Trochę mi tylko szkoda. Frost Mirim. No tak, torba aptekarza. Nic specjalnego. Lidia, gdzie jesteś? Mogłabyś krzyczeć, że ci trzeba pomóc. Już tak wiem, że jej nie trzeba pomóc. Dałem jej taką broń, że nie ma opcji. Co my tu mamy? Nic specjalnego w sumie. Co to było? Co to było? Chciałbyś. Osłaniam cię, Lidia. Bierzmy ją. Okej. Nie było pytania. Więc część jeszcze takich modów, które mi są, może nie to, że niezbędne, ale fajnie by mi poprawiły całą immersję, jeżeli chodzi o świat. Jeżeli zastanawiacie się, czym jest immersja, to samo słowo, znaczenie słowa immersja w świecie gier komputerowych oznacza wczucie się w rolę, wejście w czyjąś rolę. Czyli tutaj patrząc na to, przyjmujemy rolę takiego elfiego zabójcy, który gdzieś tam się... Nie trafiłem! Dobrze, że szybko się odwróciłem. Takiego, który
sam do końca nie wie, po co się tu znalazł. Ale skoro już tutaj jest... to przydałoby się z tego korzystać. Dobra. Także ja bym z wami... także ja bym wam... O, herszt. O Jezu, nie trafiłem. A nie, trafiłem. Jakiego ty masz hitboxa, bracie? Także bym chciał dla was, szczerze mówiąc, nagrać ten odcinek z Nezą. No ale cóż. Mimo że facet powie mi, że no tak, tak, ja sprawdzę. On chyba nawet powiedział mi, że przy najbliższej okazji to sprawdzi. Tylko problem jest taki, że dla niego najbliższą okazją... nic specjalnego. Że dla niego najbliższą okazją to będzie nie wiadomo kiedy. I nie wiadomo co. Więc nie spodziewam się, że wcześniej to nastąpi niż jutro. Zaraz, czy ja coś tam widzę? Ja tam chyba tylko jest szkielet. Więc nie nastąpi to wcześniej niż jutro, a tutaj sprawdźmy skrzynkę. Bo tu może być pułapka na takiej dużej skrzyni. Może nie. Nic specjalnego, nic specjalnego. Uuu! Sole Atronacha, czemużby nie? Trochę tego, trochę owego. Moonstone. Na swoją wagę jest całkiem nieźle. Miód popielnych. Trochę różnej rudy, ale żadnej takiej, która jest mi potrzebna. Generalnie nie szukam rudy. O, na przykład. Szukam sposobu na... zarobek. Hitynowy hełm wybitnej przemiany. Hełm brzydko wygląda. I pierwszy raz widzę, żeby Hityna była ciężkim pancerzem. Ale chyba tak powinno być. Cesarski łuk. Od tego też dawno nie widziałem. To jest coś warte. Za duże obciążenie. Pff. Krasnoludzki sztylet wiązania. O matko kochana. O Jezu. Zaraz, czy ja też nie mogę... kurczę, przecież nie będę też mógł się poruszać szybką podróżą. Może kościaną zbroję bym wywalił, co? Dużo tego muszę wywalić? 4 kilo, 5. 5 kilogramów do wywalenia. Stalowy hełm. Ha! No i dobra. To teraz użyjemy szybkiej podróży, żeby się już nie męczyć tak naprawdę. Więc fajnie jest utrzymywać taką imersję i grając... Spokojnie, Lidia, spokojnie, nie stękaj. Damy sobie radę. Mamy już gdzieś jakiś punkt wypadowy, więc szybka podróż. Więc ja bym sobie imersję poprawił, na przykład zakładając chustę na twarz, zakładając obszerny kaptur na głowę, być może pelerynę, bo mam też taką. Często za swoich świetnych czasów, kiedy jeszcze... wybierałem się regularnie na Falcon, na Polkonach. Często się przebierałem. Bo chyba każdy się wtedy akurat jeszcze przebierał. Nie ma tutaj tego faceta. Każdy się wtedy akurat przebierał. I ja nie byłem też ludziom dłużny. Więc pozostawało mi trochę... aha, no okej. Gdzieżeś jest? Tak, gdzieżeś jest, królu. Zająłem się od ręki, więc nie ma spania. Naucz ich, że nie... proszę. Wiesz co? Podobasz mi się. Niniejszym zezwalam ci nabyć posiadłość na terenie Falkryt. Porozmawiaj z moim zarządcą, jeżeli cię to interesuje. Czy mam coś jeszcze dla ciebie uczynić? Jest miejsce dla nowego Tana. To głównie tytuł honorowy, ale mogę go jednak nadać. Pomóż mojemu ludowi, a uczynię cię swoim Tanem. Ruszaj więc. Pomóż mieszkańcom Falkret. Chodź, Lidia. Nie mamy co tutaj już siedzieć. Przydałoby się pójść przespać. Więc ja bym jakoś jeszcze wpłynął na immersję. Mam gdzieś jakieś płaszcze, mam peleryny, kejpy najróżniejszego rodzaju, mam kilka kapeluszy. Ot takie rzeczy. Tylko po to, głównie, żeby sobie poprawiać teraz już immersję w grach. Całkiem fajnie to... no, Dead Man's Drink. No, to musi być karczma.
Głównie po to trzymam właśnie te wszystkie rzeczy. Witaj! Wydarzyło się tu ostatnio coś ciekawego. Podobno mroczne elfy zbudowały ją, gdy uciekły z Morrowind. Okej. Odwiedź kaplicę Azury. Czy może by nie? Szukam pracy. Ludzie Jarla zostawili tu ten list gończy. List gończy. Dobra, zajmiemy się tym rano. Na razie chodźmy spać. O hero, a hero, no dawaj, dawaj, szybciej, bo ty mi musisz pokazać oczywiście, gdzie jest łóżko. Daj znać, jeśli będziesz je... Nie, nie będę. Kiedyś starałem się właśnie utrzymywać cały czas tą imersję gdzieś tam na jakimś takim sensownym poziomie, a w dzisiejszych czasach trochę nie mam na to czasu. A chciałbym, naprawdę chciałbym coś takiego robić, tylko wiecie, często przygotowania do czegoś takiego jak Skyrim zajęłyby mi powiedzmy godzinę. O proszę, w końcu ta mgła zeszła. Czyli powinienem gdzieś znaleźć kowala. Kurde, to ja po ciemku... No tak, tutaj jest kowal. Aha, tylko że ja nie od tej strony. Dobra. Ja zaiste kowalu, chciałbym ci coś sprzedać. To piękne i silne stworzenie włóczy. Jeden jest na drodze. Jeśli chcesz go dla mnie znaleźć, dam ci trochę świeżego mięsa, które zwabi go na drogę. Okej, okay, mogę spróbować go złapać. Tylko najpierw muszę sprzedać trochę śmieci. Więc albo ty, albo wracam do Winterun. Stal jest dobra. Chcesz wyrządzić komuś krzywdę, czy lepiej się chronić? Trochę tego, trochę tego. Dobrze, że masz dużo złota. Dużo złota jest wskazane w rozmawianiu ze mną. Sprzedajmy najpierw to, co jest strasznie ciężkie. A później dopiero to, co jest nam niepotrzebne. Ciężar 1, a całkiem niezły pancerz. 26, 26 i tu i tu. Wolę ten kaptur, szczerze mówiąc. Broń. Na szczęście strzały nie mają wagi, bo mam mod, który sprawia, że strzały nie mają wagi. Tego się możemy pozbyć, tego też. Tego pewnie. Może masz coś, co bym chciał. Na przykład wytrychy. Przyjmę każdą ilość, chociaż to trochę za mało. Ciężkie krasnoludzkie buty. Nie jest mi to w ogóle na rękę. Przydałoby mi się coś lekkiego, na przykład skórzane buty gasnących płomieni. O! Takie buty mi się przydadzą. Odporność na ogień. Czy może by nie, nie gram w końcu mrocznym elfem. A zawsze grałem mrocznym elfem. Dobra, sprzedajmy to, co mamy tu do sprzedania. Orkowy, bojowy i w ogóle. Pickaxe. My nie potrzebuję. Zaraz, czy ja sprzedałem to, co tam... Bo tamten dał mi coś, tak? To był jakiś obuch. No to chyba to było to. Nic specjalnego. To i to też chcesz kupić. Cóż, mam nadzieję, że z następnych swoich wypraw przyniosę więcej śmieci, które będzie chciał kupić. Jeśli będziesz potrzebować oręża albo zbroi. Dobra, to tu mamy spokój. Spróbujmy sobie poszukać kolejnej misji. Dlaczego te wszystkie misje to takie plenery? Myślicie, że z tej wieży będzie nam najszybciej? Bo ja myślę, że tak. Przecież nie wiem, czy tu już z północy gdzieś nie byłoby szybciej. Ale jak mus, to mus. Uj. Podejrzewam, że gdzieś tutaj jeszcze był kupiec jeden Falkret. Ale jakoś mi to gdzieś nie przyszło do głowy, żeby to sprawdzić. O, proszę. Lidia, jesteś? Chodź. Trupy. Zaraz, bo ja znowu zgubię drogę. I teraz będzie wstyd, jak zgubię drogę w świetle poranka, co? Więc wyobraźcie to sobie tak, że idzie wojownik. Zabójca. Trochę wojownik. Bardziej łotr. I na razie zero maga. A, no tak, zapomniałem o naszych magicznych butach.
Wampirze buty 16. Buty gasnących płomieni też 16, ale przynajmniej odporność na ogień mają większą. Dobra. Halo? Kim jesteś? Znaczy, co ty tu robisz? Moje kłusownictwo nikomu nie szkodzi. Masz ty coś do... Tak, ja wiem. Ja bym chciał coś kupić. Dla wszystkich. Rozejrzyj się. Znaczy, w sumie bardziej sprzedać. Czosnek. Czosnek sobie zostawię. Na wampiry. Nic specjalnego. Dziękuję bardzo. O. Teraz się czuję bezpieczniej. No, muzyka się zmieniła. To we wszystkich... Wow! Dobry support, Lidia. Gdyby nie ona... Gdyby ona go nie rozproszyła, to podejrzewam, że mógłbym mieć... ciężko. Nie będziemy zabierać ptasich jaj, bo i po co. Ta orkowa broń całkiem nieźle nam się sprawuje, chociaż wolałbym znaleźć w końcu jakieś elfickie ostrze. Tudzież deadrytyczne, runiczne, czy jakiekolwiek inne ostrze. Wcale bym się nie obraził tak naprawdę. O, lis. Listę modów wrzucę wam gdzieś pod linkiem. Znaczy pod filmem. Zatem tak. Wyobraźcie sobie, że przez całą tą głuszę podąża elficki zabójca. Trochę wojownik. W ogóle mag. I bardzo dużo łotr. Teraz, czy ja mam zdobyć jakąś twierdzę? Muszę się udać gdzieś na jakiejś wzgórze i popatrzeć, jak ma się to do siebie. Okej. Z trzymający kamerę. Powiedzmy, że... Okej. Dziwnie, nie widzę żadnego przeciwnika. Nie żebym narzekał, ale mi się to nie podoba. Gdzieś tutaj muszą być. Może jeszcze śpią? Zdychaj. Ha. Czyli nie śpią. Dobra, kościane buty tak średnio są już coś warte, szczerze mówiąc. Jeżeli chodzi o tą wagę. Wolę poczekać na skrzynkę na koniec całego tego. Nie bardzo coś tu widzę. Mógłbym oczywiście w całą tą... Zaraz, ktoś mnie widzi. No dobra. Zróbmy to po staremu, co? Chodź. Lidia, strzelaj. Dużo strzelaj. Oleś mi sieknął. Oj. Zaraz. Przedmioty. Mikstury. God damn it, coś ty taki twardy. Szybko się pozbierał po uderzeniu w moją tarczę, co? Nawet jakoś tak jakby za szybko. 290, ale taki ciężar. A, dobra. Dobrze, Lidia, strzelasz z łuku. Mam nadzieję, że twoje umiejętności w strzelaniu z łuku poprawią się nawet bardziej i będę mógł ci kiedyś dać porządny łuk. Nie, żeby jej nie był porządny, bo jest taki sam jak mój. Ale wydaje mi się, że moje umiejętności są nieco większe. Czyżby to była kuźnia bandytów? Prawdopodobnie stąd... Ha, widzicie. Wielki orkowy miecz. Dobra, fajnie wygląda. Może kiedyś nawet będę nim machał. Hełm. Akurat ten hełm jeszcze można brać.
Dobra. Wyciągniemy łuk. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Lidia! No. Okej, okay, widzę skrzynkę. Łopata. Trochę miodu. Gdzieś tu musi być przeciwnik. Ekspert. No. Dobrze, że mam dużo wytrychów. Mam nadzieję, że wy macie dużo czasu. Z modami trochę inaczej wygląda... O! Trochę inaczej wygląda sprawa, jeżeli chodzi o wszystko. Od poruszania się z bronią, po otwieranie zamków. Wszystko, wszystko, że wszystko. Moje drzewko jest 10 razy większe niż to, które było normalnie dostępne. Nic specjalnego, chociaż te uszy są jeszcze warte czegokolwiek. Nope. To mogę sprzedać. To też, to też, to też. Krasnoludzka zbroja wybitnej iluzji. Ze mnie taki iluzjonista. Pomniejszych zręcznych rąk. Wolałbym powiększych. Krasnoludzki młot bojowy lodu, którego nigdy nie użyję. No i tyle, jeżeli chodzi o te śmieci. Tutaj też nic specjalnego. Jak Lidia, jesteś głodna, to proszę cię bardzo, chociaż nie wiem ile. To już może tu leżeć. Zabij go, Lidia. Wierzę w ciebie. Dalej! Brawo. Dobra. Krasnoludzka tarcza. 35 ciężar, 12 za 200. Jeszcze mogę to udźwignąć. Klucz do kopalni. Po co mi klucz do kopalni? A, pewnie to klucz do tej całej skrzyni. Szkoda tylko, że ze skrzynią już sobie poradziłem. Wielki krasnoludzki miecz i sztylet. Nie, dziękuję. Ale jest książka. Chociaż nie bardzo pawam się wykuwaniem czegokolwiek, to mogę ją sprzedać jeszcze za całkiem sensowną cenę. Dobrą literaturę mogą docenić nawet, jeżeli przechowam tą książkę w imperialnym mieście, kiedy już tam wrócę. Chociaż dobrze było się dowiedzieć, kto mnie tu przysłał tak naprawdę. I gdybyście się pytali, co ja tak mówię z wymyślaniem tej początkowej historii, to sprawa ma się tak, że jeden z modów zapewnia mi alternatywny start. Czyli mnie wcale nikt nie więził na początku, czyli ja nie widziałem ataku smoka i nie mnie on atakował. Tylko widziałem, jak już wylatywał ten smok gdzieś tam sponad Helgen. Jestem tuż za tobą. Ja wiem. No okej. To to mamy z głowy. Mogę się udać do karczmy spokojnie, a mógłbym też zwiedzić jakąś... jakieś coś. No może zwiedzanie zostawię sobie gdzieś na później. Udajmy się do Falkret. Bo znowu jestem cały przeładowany. Mimo, że mam mod, który zmniejsza wagę pewnych przedmiotów, jednocześnie gdzieś balansując inne, i nawet rebalansuje przedmioty, których nie było w tym modzie. O, dokładnie. A rebalansuje tak naprawdę wszystkie przedmioty. No tutaj też jest jakiś kupiec. A no tak, no oczywiście, że jest zamknięte. Ach, kto by pomyślał, że to już będzie... Nie obijam się. Ja akurat ciężko pracuję. O, poszedł sobie. Chciałem temu dobremu człowiekowi wyjaśnić, że ja akurat ciężko pracuję. Pracuję dużo. I ciężko. O ile nie masz zamiaru kogoś pogrzebać? Falkret jest znany ze swojego cmentarza. Dopiero co sprawiłem mojemu dawnemu przyjacielowi z wojska Byr. Możesz dostarczyć te prochy Runilowi, kapłanowi Arkaja? On będzie wiedział jak... Dziękuję. Okej. Okay. Musimy i tak pomóc trzem... ludziom w tej mieścinie. Przepraszam, przepraszam. Nie chciałbym przeszkadzać. Właśnie, mogłabym się odejść. Przepraszam bardzo. Witaj w członku trupowa. Książka.
Ha, retoryka wzrasta. Uciekłam przed przemocą w Cyrodiil, ale dopadła mnie ona w Skyrim. Okej. Wciąż teraz. Jakoś z odruchu pomyślałem, że skoro wziąłem od niej ten całe, to całe zadanie, to jeszcze przy okazji mogłem jej też je oddać, a tu okazuje się, że to nieprawda. Dobrze wiedzieć, że chociaż Jarl nie zamyka drzwi. Przepraszam bardzo. Jestem tu zarządcą. Służę pod Jarlem Sidgeirem, a wcześniej pod Dengeirem. O właśnie, przywódca Doskonale. Bandytów nie żyje. Wiele ci zawdzięczamy. Oto nagroda. Ciekawe, ile tu nie kosztuje dom. Nie domu na sprzedaż. Możemy ewentualnie... Jak sobie życzysz. Nie ma takiej opcji. Za tyle tysieców. Czy masz dla mnie jeszcze jakieś zadanie? Nope. To może ty? Legion zawsze szuka silnych, sprawnych wojowników. Jeśli myślisz, że się nadaje. Nie, nie myślę. Znaczy myślę, ale się nie nadaje. Stanowczo się nie nadaje. Chronię Jarla, ktokolwiek nim jest. Cmentarz w Falkret przypomina nam, że wojna nie jest tu niczym nowym. No i to jest ciekawe. Wiele jeszcze rzeczy zostało tutaj do zwiedzenia, ale też wiele rzeczy zwiedzę sobie sam. Cóż. Chyba się z wami pożegnam. Pójdę się przespać do karczmy, a my zobaczymy się przy okazji kolejnego odcinka. Jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej odcinków ze Skyrim, dajcie mi znać, bo może będzie to dla was całkiem ciekawe rozwiązanie. A jeżeli oczywiście będą wychodzić nowe mody, albo generalnie stare mody przerobione na nową wersję, które gdzieś nie będą mi się kłócić i będą dodawać coś ciekawego. Od zadań, przez nawet zmianę wyglądu zwykłych kluczy, na które i tak nikt nie zwraca uwagi, to i tak z przyjemnością się z nimi z wami podzielę. A spis modów znajdziecie albo na Facebooku, jako screenshot, albo umieszczę go w opisie filmu. Zależy, która droga będzie krótsza. Zatem bądźcie ze mną. Tak, ja wiem, że mnie osłaniasz. A ja wam bardzo serdecznie dziękuję i trzymajcie się. Do zobaczenia.